Witajcie moi kochani. Na waszą prośbę dzisiaj zrobimy sobie czytanie, którego dawno nie było, czyli prześwietlimy sobie waszych króli, czyli czterej królowie. Dzisiaj zaglądniemy sobie w energię każdego z nich, nie? Zrobimy taki energetyczny stalking. Słuchajcie, lampa mi znowu szwankuje, już nie wiem, która to jest z kolei. Takie chińskie badziewie, no ale nic innego nie ma w necie, żeby kupić tylko tą chińszczyznę, no i ona po prostu po jakimś czasie siada, więc gdyby coś mrygało się, wyłączyło, no to wiecie, o co chodzi, kochani. No więc tak, kochane dziewczyny i chłopaki, nawet jeśli któryś z tych, jeśli macie do czynienia z panią, no to sobie po prostu tego króla, którego będę opisywać, przedstawcie jako swoją ukochaną. A więc tak, mamy króla buław, to są znaki ognia, mamy króla mieczy, znak powietrza, król pentakli, znak ziemi i król kielichów, znak wody. Czyli dopasujcie sobie swojego pana do którejś z tych energii. Ja bym wam radziła obejrzeć wszystkich króli, bo może się okazać, że twój król, który jest na przykład spod znaku ryb, skorpiona, nagle znajdzie się w energii króla pentakli, czyli na przykład w znaku panny, cumbajszpil, na przykład. O Boże, teraz już mieszam niemiecki z polskim, zaraz jeszcze dojdzie francuski, hiszpański. No, dobra, Agnieszka, już przestań głupio gadać, rób to czytanie dla tych moich dziewczyn na tym kanale. No i co? No i to zaczniemy sobie od króla buław. Król buław, no to jest ten gorący. Czekajcie, ja sobie tamtych trzech przesunę, zajmiemy się królem buław. No to jest ten gorący znak, to jest zawsze wysportowany, no, przeważnie wysportowany, który ma bardzo dużo energii, który nie potrafi zagrzać miejsca, który jest bardzo gorący, w te klocki, tak, tego pana ciężko zapomnieć i ciężko dać sobie z nim spokój. No, ale dzisiaj zobaczymy, w jakiej energii jest ogólnej i w jakiej, jeśli chodzi o ciebie. Tu będę szła za impulsami, jeśli będę musiała jakiegoś króla bardziej doczytać, dopytać, moi drodzy, no to go oczywiście prześwietlę. A teraz ruszamy. Łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości i proszę o jasne przesłanie dla moich duszyczek na tym kanale. Moi drodzy, ja również chciałam wam bardzo podziękować za wszelkie formy uznania, za wasze wiadomości, za to, co dajecie mi jako wymianę energii. Dziękuję wam z całego serca. Ja sobie tylko przetasuję wszystkie talie karota, ponieważ będziemy pracować czterema różnymi oczywiście. Ostatnią talię. Kto nie ma ochoty czekać, oczywiście jest opcja przesunięcia. Jakby ktoś był tak miły i wrzucił czasówkę pod tym wideo, to bym była bardzo wdzięczna, bo ja jestem taka trochę noga, jeśli chodzi o takie techniczne sprawy. No i dobra, to co? Ruszamy z królem buław i zaglądamy, w jakiej energii jest król buław na ten moment. Energia króla buław. W jakiej energii jest król buław
na ten moment jego energia ogólna. O matko, no i mamy. Król Buław jest bardzo zakochany. Mamy kartę. Aha, no i mamy Królową Buław. Mamy. Ej, powiem Wam tak. No jak to gorące ciacho, nie? Nie wystarczy mu jedna, ma dwie. Już Wam mówię, kochani. Mamy kochanków, mamy związek miłosny z Królową Buław, w jego energii ogólnej. Ponieważ mamy Króla Buław i Królową Buław, zakładam, że to jest jego żona. Jednakże Król Buław jest połączony przeznaczeniem z Królową Kielichów. Jeśli jesteś Królową Kielichów, to jesteś jego przeznaczeniem. Jednakże z Królową Buław jest w związku. Jeśli pasujesz do tej energii, to jest czytanie dla Ciebie, kochanie. No dobra. Czyli w takiej energii ogólnej jest Król Buław. Czyli wyłapałam jakiegoś pana, który jest w związku małżeńskim. Tam są uczucia, ale też są uczucia odnośnie Królowej Kielichów, z którą wiąże go przeznaczenie, czyli jakaś sprawa karmiczna. Ok. To teraz zobaczymy. I tak jak mówię, Królowa Kielichów to nie musi być zaraz energia wody. To może być po prostu Twoja energia, w której się teraz znajdujesz. Czyli masz bardzo dużo emocji, jeśli chodzi o Króla Buław. No dobra. To patrzymy dalej. W jakiej energii jest Król Buław, jeśli chodzi o Ciebie. Dwójka kielichów. Co powiedziałam? Przeznaczenie, karmiczna sprawa, bratnie dusze. Czyli mamy dwójkę kielichów. Jesteście połączeni. To jest połączenie bratnich dusz. Piątka mieczy mówi on niestety, ale odnoszę wrażenie, jakby przestał walczyć o tą relację. Jakby to jest taka karta zmęczonego wojownika. Może rzeczywiście go to kosztowało bardzo dużo energii, bardzo dużo wyzwań. Ale kochanie, położyłaś się u niego jako królowa mieczy. Ta sprawiedliwa, ta mądra, ta inteligentna i on cię tak widzi. To jest królowa, która potrafi kochać, ale również potrafi użyć swojego umysłu, potrafi się tym swoim mieczem odciąć. No i w jakiej energii jest, jeśli chodzi o Ciebie, z kartą Słońca? No praktycznie jesteś jego wielkim szczęściem. Wiecie co, ja sprawdzę, w jakiej energii jest, bo aż mnie korci. Bo jeśli chodzi o Ciebie, to jest przepięknie. Zobaczę, w jakiej energii jest, jeśli chodzi o tą Królową Buław, czyli o tę jego partnerkę. Wiem, że Was to interesuje. No mamy dwójkę monet. Tu jest niepewność. Tu jest, nie wiem, co mam wybrać. Zostawić, odejść. Dlatego jest stagnacja. Jest stagnacja i mamy asa kielichów. On będzie próbował jeszcze raz zawalczyć o tą swoją partnerkę. No nieciekawe czytanie, ja wiem, dziewczynę. No dla niego jesteś szczęściem, ale on jeszcze będzie chciał coś naprawić, ponieważ tu się nic nie dzieje. Tutaj w jego energii, jeśli chodzi o nią, jest takie żonglowanie dwoma opcjami. Zostać, odejść, zostać, odejść. W ich małżeństwie czy partnerstwie nic się nie dzieje, ale wygląda na to, że on będzie chciał jeszcze raz spróbować. Ok, dobra. Czyli w takiej energii jest ten Król Buław, jeśli chodzi o Ciebie, jeśli chodzi o nią. Nie myślałam, że nam wyskoczy trójkącik, ale no, wygląda na to, że jest. No ale takie są koleje losu, nie? Dobra. To co, zobaczymy, w jakiej energii jest, jeśli o Ciebie myśli, jeśli o Tobie myśli. Jakie są jego myśli odnośnie Ciebie na ten moment? Mamy szóstkę buław.
Dla niego jesteś zwycięzcą. On wie. O, i mamy. Już się zaczyna, ale uprzedziłam. On ciebie widzi naprawdę jako wspaniałą, mądrą. Zresztą położyłaś jako królowa mieczy. Wspaniałą, mądrą, która zwycięża, która stoi dla siebie, która zna swoją wartość, która stoi na tym piedestale. Zobaczmy jeszcze, jakie myśli, co on o tobie myśli. Uj, kochanie. Wiecie co? O, tutaj mamy sąd i mamy świat. Teraz wam coś powiem. Tutaj zadziała karma. Czy on wie, że to jest nieuniknione z kartą sądu, aby po zakończeniu jakiegoś etapu rozpoczęło się coś nowego. Nie rozumiem za bardzo, jest gościu trochę taki rozszczepiony, ponieważ tutaj po jakiejś stagnacji, chociaż też słyszę, że to może jego partnerka chce właśnie tej nowej szansy w miłości, a on podejmuje właśnie teraz decyzję, jeśli chodzi o ciebie, bo mamy dwa arkana wielkie. Tutaj mieliśmy też słońce, jeśli o ciebie chodzi. Może być oczywiście tak, że ponieważ on szwankuje, czy żongluje dwoma opcjami i nie wie, co ma wybrać, jeszcze jest ta niepewność, aczkolwiek pytaliśmy o jego energię. Tutaj może rzeczywiście otworzy się szansa, jeśli chodzi o jego partnerstwo, aczkolwiek, tak jak mówię, tutaj już z czwórką mieczy nic się nie dzieje, tu jest stagnacja. Jeśli chodzi o ciebie, to jego myśli wiedzą, że ty i tak zwyciężysz, czy z nim, czy bez nim, bez niego i tak, o Boże, wybaczcie, czy wszystko płynie tak szybko, że język nie nadąża. Czy z nim, czy bez niego i tak sobie poradzisz. Ty jesteś kobietą, która wspaniale sobie radzi w życiu i w tej chwili jego myśli są skierowane na sąd i na świat, czyli stawiam przed sądem tą naszą relację. Wiem, że to jest nieuniknione, że tutaj musi nastąpić wyrok i po tym, jak coś się mogło zakończyć, ma się otworzyć coś nowego. Ok. Co czuję do ciebie na ten moment? Jego uczucia. No, mamy asa mieczy. Kolejna arkana wielkie. Czyli mamy szansę na rozmowę naprawdę. On na poziomie serca wie, że on musi z tobą porozmawiać. On wie, że tutaj tylko prawda może was wyzwolić, że tylko życie prawdą przyniesie wam szczęście. A co zamierza zrobić w twoim kierunku? Co zamierza zrobić w twoim kierunku? No i mamy szóstkę kielichów. No on wróci. Mamy szóstkę kielichów, czyli ktoś z przeszłości wraca. Połączenie bratnich dusz. Jeśli nie macie kontaktu, to wierzcie mi, kochane, on wróci. Bo połączenia bratnich dusz, szczególnie jeśli czegoś nie przepracowaliście razem, czyli nie wypełniliście jeszcze swojego planu duszy, no to jest taki cykl, który się będzie ciągle powtarzał. I wygląda na to, że on wróci, ponieważ ta nić między wami jest bardzo silna. On tęskni, tu jest nostalgia. Tutaj rzeczywiście chciałby tej lekkości i tego kielicha z tobą. Okej. Teraz zobaczmy, kochani, jeszcze w jakiej... Jak uniwersum widzi jego energię, jeśli chodzi o ciebie? Co nam uniwersum do tego powie? Jak uniwersum widzi jego energię, jeśli chodzi o ciebie? Zobaczcie. On wychodzi z iluzji i chce pozytywnych zmian między wami. Czyli tu się coś zadzieje. Ok. To zobaczmy jeszcze, jaka runa leży na jego energii. Bądźcie jasne i czyste. Bądźcie jasne i czyste. Bądźcie jasne i czyste. Jaka runa leży na jego energii? I mamy Jera.
Jera mówi o roku. Albo coś trwa między wami już rok, albo do roku czasu nastąpią te zmiany, których on chce. I tak naprawdę ta runa też mówi, tutaj się niczego nie przyspieszy. Tutaj wszystko działa Bożym rytmem. I jeszcze zobaczymy, jakie przesłanie mają dla ciebie anioły na tą chwilę, jeśli chodzi o Króla Buław. Jakie przesłanie mają dla ciebie anioły? No i zobaczcie, co powiedziałam. Boże prowadzenie, Boży timing. Tutaj się niczego nie przyspieszy, bo tu działa Boże prowadzenie. Pięknie. To jeszcze wezmę aniołka romantycznego, aniołka miłości i zobaczymy, co on nam tu jeszcze powie. Aha, no i zobaczcie, mamy dokładnie taką kartę, która pasuje do tego czytania. Ktoś w tym związku nałożył maskę skrywającą jego prawdziwe ja. I całkiem możliwe, że on do tej pory nosił tą maskę. Czyli na przykład, ja jestem szczęśliwy w moim małżeństwie, jest wszystko dobrze, my nie możemy być razem, na przykład. Albo jest fajnie z tobą, ale ja nie mam uczuć. Albo mam uczucia do ciebie, ale nie zostawię rodziny, czyli jest takie oszustwo, czyli mógł oszukiwać i siebie, i ciebie, i nawet tą swoją partnerkę, jeśli takowa jest. Ok. To mamy przepracowanego króla buław, czyli odstawiamy pana na bok i bierzemy się za króla mieczy. Czekajcie, bo muszę tu zrobić porządek. Chodź, królu mieczy. Teraz będziemy się zajmować znakiem powietrza. Król mieczy to jest mężczyzna. Tak jak mówię, może być spod znaku powietrza, ale jeśli nie jest, kochani, to jest facet cholernie w umyśle. Czyli mój umysł, mój racjonalizm, uczuciami to ja daleko nie zajdę, czyli serce ma, kochać potrafi, ale on sobie wszystko potrafi wytłumaczyć racjonalnie. Potrafi sobie powiedzieć, ok, ta kobieta jest warta miłości, ja ją kocham, ale jak coś pójdzie nie tak, to potrafi sobie powiedzieć, nie, to jednak się pomyliłem i głową się odkochać. No, takiej energii może być, to jest oczywiście też ciacho. On może być szefem, to może być też twój ex-małżonek czy ex-partner. Bardzo często król mieczy ma pozycję szefa, nauczyciela, policjanta oczywiście, bądź też, nie wiem, sędziego, kto tam, wszystkie sprawy mundurowe, prawda? Może strażak. No i zobaczymy, ale strażak bardzo szybko potrafi gasić swój ogień. No dobra, więc zaglądamy. W jakiej energii ogólnej jest? No i mamy ósemka mieczy i mamy królową pentakli. Jeszcze jedną kartę, to jest energia ogólna. I już wam mówię, jeśli chodzi o jego energię ogólną, kochani, on się znajduje z ósemką mieczy w takim więzieniu. W więzieniu myśli, no bo to pasuje. Mamy ósemkę mieczy, która mówi, nie wiem, w którym kierunku mam ruszyć. Jestem uwikłany w jakieś sytuacje, w jakichś ludzi może. Nie mogę w tej chwili ruszyć. To jest jego energia ogólna. W jego energii ogólnej jest królowa pentakli, czyli kobieta dobra, hojna, kochana. Może być oczywiście żona, ale niekoniecznie. To jest królowa spod znaku ziemi, może, ale nie musi. To jest kobieta, która jest bardzo uziemiona, która chętnie służy radą, pomocą. Taką kobietę ma w swojej energii. Z ósemką buław w tej chwili w jego życiu komunikacja odgrywa ogromną rolę. Mogą być to również i podróże, bo ósemka buław mówi również o podróżach. Może jest w podróży albo z królową pentakli, albo ogólnie jest w podróży. No i ta komunikacja też jest bardzo gorąca.
Co prawda ciężko sobie wyobrazić do tego zimnego typa, że on gorąco umie komunikować, no ale jak otworzy swoje serce, to całkiem możliwe, że również i ta komunikacja może być gorąca. Ok, to zobaczmy teraz, w jakiej energii jest król buław, król mieczy, przepraszam, jeśli chodzi o Ciebie. W jakiej energii jest król mieczy, jeśli chodzi o Ciebie? O, mamy asa mieczy. Następny chce gadać. Następny chce poważnej rozmowy z Tobą. Mamy trójkę pentakli. No, chce coś polepszyć, coś naprawić między Wami. Jak również praca zawodowa, praca, wspólna praca, może zawodowa właśnie, może praca, która, wasza wspólna, która ma przynieść rozwój waszej sytuacji. Z czwórką kielichów, no możemy powiedzieć, że albo on się obraził na ciebie, albo ty na niego, a mogłaś ty się na niego obrazić, ponieważ siódemką mieczy, no to jest ten, co pojawia się i znika, cholernie pasuje do króla mieczy, czyli on chce szansy, on chce coś naprawić po tym, jak ty się obraziłaś na niego, ponieważ on ciągle spierdziela, po prostu. Ok, takiej energii jest, jeśli chodzi o ciebie. Zobaczmy jego myśli na ten moment, jeśli chodzi o ciebie, jego myśli. O, słuchajcie, on ma poważne zamiary, ten pan. Ten pan chce szansy, zastanawia się, jak wykorzystać szansę, tą gorącą szansę. Mamy asa buław, czyli jak na nowo obudzić ten ogień. I z królem kielichów on się zastanawia, czy myśli o tym, że chyba już czas okazać ci uczucia, żeby wyjść do ciebie z tym kielichem właśnie uczuć. Czyli nie ze swoim racjonalizmem, ze swoim zimnem emocjonalnym, ale właśnie wykorzystać tą gorącą szansę i ruszyć w Twoim kierunku jako król kielichów, czyli ten pełen emocji, pełen miłości. Ojej, czyżby się ten król mieczy tutaj nam wypłukał w lenorze? No zobaczymy dalej, co czuję do Ciebie. Co czuję do Ciebie, król mieczy? Jakie uczucia na ten moment żywi? Oj, mamy dziesiątkę buław. No dla niego ta relacja z Tobą to jest ogromne przeciążenie. To jest bardzo dużo komplikacji z zewnątrz, które są ciężkie do uniesienia dla niego. I mamy umiarkowanie. Kochanie, on chce wyrównać swoje serce i rozum. On chce coś uzdrowić między Wami. On chce uzdrowić również swoje serce, które rzeczywiście mogło być długo, długo zamrożone, kiedy był bardzo długo w energii umysłu. No i teraz wygląda na to, że chce tutaj na poziomie serca właśnie poczuć to, co wypierał energią umysłu. No i mamy diabła, co czuję. To jest dosyć mocne przesłanie. On czuje, że jesteście bratnimi duszami z dwójką kielichów, że do siebie pasujecie, ale z kartą diabła, no to jest to uzależnienie. Ale to wiecie co, diabeł często występuje w energiach bratnich dusz, ponieważ, no ja, tak jak mówię, tej nici między bratnimi duszami się nie przerwie. Ona ciągle jest i to powoduje taką sieć zaplątań, poplątań. Zobaczcie, jak świeczka pięknie działa. Ja nie mam tutaj żadnego podmuchu. Nie, nie, nie. Tutaj możemy mówić nawet o takiej toksyce, kiedy on może być rzeczywiście uzależniony od ciebie. Może też są właśnie, słyszę bardziej takie uzależnienie i seksualne, i emocjonalne. Co czuję do ciebie? To może być wręcz takie toksyczne właśnie, to uzależnienie, taka obsesja, słyszę, to czuję. Czego możesz się od niego spodziewać? Za dużo, jeszcze raz. Czego możesz się spodziewać
najbliższym czasie od tego pana. Pamiętajcie, czas jest relatywny. Mamy pazia kielichów i mamy gwiazdy. Jeszcze jedną kartę. No, paź kielichów mówi o impulsach takich, wiecie, emocjonalnych. Czyli on może ci wysłać jakieś impulsy, jak na króla mieczy, to słuchajcie, nawet jakieś serduszko jako emoji to już jest naprawdę wielki wyczyn. Czyli on wyśle ci jakiś impuls i będzie chciał, aby tutaj nastąpiło z kartą gwiazdy spełnienie jego marzeń. No i też słyszę tutaj, Panie Boże pomóż, czy uniwersum pomóż, aby się coś udało. No bo on no, niestety nie potrafi położyć serca na dłoni i wyznać wszystkie uczucia, więc on ci wyśle jakiś tam delikatny impuls na zasadzie, o Boże, tyle, aż, no dobra. A resztę powie, a resztę niech działa uniwersum, bo ona jest spełnieniem moich marzeń. Od niej jestem uzależniony. Co jeszcze zrobi, co później? To jest również karta wodnika, jak również karta uzdrawiania, czyli będzie chciał coś uzdrowić, no i mamy kartę sądu, czyli tutaj zadziała karma i on praktycznie zdecyduje, osądzi, że ty jesteś jego największym marzeniem, że jesteś jego gwiazdą zesłaną przez niebiosa. Jak uniwersum widzi jego energię, jeśli chodzi o ciebie. Jak uniwersum widzi jego energię, jeśli chodzi o ciebie. Mamy naszego słowika, czyli wieczorny śpiew prawdziwej miłości. Tu jest prawdziwa miłość. Ten pan, ten król, on cię po prostu kocha. Teraz zobaczmy, jakie przesłanie mają dla ciebie anioły odnośnie króla mieczy. Nie poddawaj się. Nie poddawaj się, bądź on się nie podda. Czyli tutaj proszę nie rezygnować. Tu jeszcze coś się wydarzy, a że mamy tyle arkan wielkich, więc wydarzy się coś wielkiego. No i co nam powiedzą aniołki miłości? Nieodwzajemniona miłość. Nie ma wystarczającego przyciągania bądź chemii, by utrzymać ten związek. Więc jeśli tak czułaś do tego momentu, bo ja tu nie, po kartach wcześniejszych nie mogę powiedzieć, że tu nie ma miłości, ale poprzez jego zimno, poprzez takie, wiecie, ta blokada emocjonalna, mogłaś rzeczywiście czuć się niekochana przez niego. Ale też może być odwrotnie, że on nie czuł się kochany przez ciebie. No ale wygląda teraz, że będzie chciał zawalczyć. I jeszcze oczywiście zobaczymy, jaka runa leży na jego energii. Uj, no i pięknie, mamy Berkana. To jest otwarcie się serca, to jest otwarcie się duszy, to jest również runa takiego, wiecie, zakochania, przebudzenia, bo to jest wierzba, czyli wierzba jako pierwsza rozkwita na wiosnę, czyli tutaj nastąpi otwarcie się duszy, czyli wygląda na to, że ten racjonalny król mieczy wchodzi właśnie w energię duszy, serca. Okej. To mamy króla mieczy przepracowanego. Później się bardzo cieszę, jak wszystkie te talie i tych wszystkich króli muszę sortować, wiecie, fajnie. Dobra, bierzemy się za króla pentakli, czyli żywioł ziemi. Król pentakli, pan, który jest uziemiony, który wszystko osiągnął, finansowo wiedzie mu się dobrze, jest bardzo mocno połączony z naturą, lubi naturę jak najbardziej. Nie wiem, dlaczego usłyszałam leśniczego, dla niektórych rzeczywiście może mieć taki zawód. No i zaglądamy sobie w jego energię, no i zobaczymy, co nam powie król pentakli, czyli jego energia ogólna. Energia ogólna króla pentakli. Mamy jego jako rycerza pentakli, czyli to jest rycerz bardzo powolny. Słuchajcie,
No, wygląda na to, że on jest w takiej energii, ja mam czas. Ja tutaj nie skaczę z kwiatka na kwiatek, ja nie podejmuję pochopnych decyzji. Ja muszę wszystko przemyśleć, to wszystko ma mieć ręce i nogi, ale to wiedzie do stabilizacji, tak? Czy stabilności, o Boże. Także w takiej energii jest, czyli pomalutku do celu. Co jeszcze? W jakiej jeszcze jest energii? Król Pentakli. Energia ogólna Króla Pentakli. No i już wiemy, że Król Pentakli niekoniecznie mówi o sobie, nie bardzo, nie daje sobie zaglądnąć w karty, ale my sobie go i tak rozgryziemy. Chodź, Król Pentakli, pokaż nam, w jakiej energii ogólnej jesteś na początku. Jest uparty, no. O. No i Król Pentakli z dwójką denarów również może mieć problem z podejmowaniem decyzji. Takiej, wiecie, on jeszcze dużo niepewności jest nim. Może dlatego właśnie ten wolny ruch. No i mamy kartę śmierci, czyli Król Pentakli w tej chwili musi podjąć decyzję, jest w trakcie transformacji, czyli coś musi umrzeć, aby coś na nowo mogło się narodzić. Okej. Okay. Nie mamy żadnej kobiety tutaj leżącej na nim, ani pod nim. Mamy tą dwójkę denarów, czyli to ta niepewność, którego denarka mam sobie wybrać. Ale w tej chwili coś zakończył, czy coś chce zakończyć, aby coś na nowo mogło się narodzić. Ok, to teraz patrzymy, w jakiej energii jest Król denarów, jeśli chodzi o Ciebie. W jakiej energii jest Król denarów? Nie, jeszcze nie czuło się to tak. W jakiej energii jest Król denarów, jeśli chodzi o Ciebie? Mamy szóstkę monet. O, ładna karta. Pan chce coś wyrównać. Pan chce, aby nastąpiła równowaga, sprawiedliwość między Wami. Czyli branie i dawanie na równym poziomie, na przykład. Mamy rycerza buław. No, rycerz buław, to wiecie, no, to jest gorący, gorący. Właściwie to jakoś nie pasuje. W energii ogólnej to jest facet taki, wiecie, ułożony, poskładany, ale jeśli chodzi o Ciebie, to tak, chcę coś wyrównać z rycerzem buław, chcę ruszyć w Twoją stronę i to będzie taki ruch pełen ognia. I mamy szóstkę kielichów. Nostalgia, wspomnienia. Ktoś z przeszłości wraca. I wie, że jesteś jego bratnią duszą. Czy tak to postrzega? Ok. To zobaczmy teraz jego myśli na ten moment, jeśli chodzi o Ciebie. O, mamy sprawiedliwość. Ale mamy dzisiaj tych króli takich, wiecie, w bardzo przełomowym momencie ich życia. Okej, mamy rok karmy. I wiecie co, ja odnoszę wrażenie, że tutaj każdy z tych króli to jest wasza bratnia dusza. Bo za każdym razem wychodzi karta bratnich dusz. Mamy sprawiedliwość. Czyli co czuję? Że już chyba czas, bo mieliśmy szóstkę denarów i również teraz mamy sprawiedliwość, czyli on wie, że Ty musisz być potraktowana sprawiedliwie. On wie, że tutaj musi coś naprawić, że tu musi być coś uzdrowione. Mamy siódemkę kielichów. On ma wizję, jeśli chodzi o Ciebie. To jest również karta zakochania. Z paziem buław. Zastanawia się, jak wysłać Ci i jakie impulsy, abyś Ty, słyszę tutaj, naprawdę złapała haczyk. No i z dziesiątką kielichów to są jego myśli, jesteś jego rodziną, jesteś jego domem. Może rzeczywiście to twój mąż, bo Król Pentakli często obrazuje w tarocie męża.
czyli praktycznie dla niego jesteś jego rodziną i największym spełnieniem. Co czuje do ciebie? Jego uczucia. Jego uczucia. Ta karta już wcześniej mi wypadała, ale ją ciągle chowałam. Mamy dziewiątkę monet. On, te owoce między wami, czyli ta wasza miłość już jest dojrzała. I teraz czas zbierać plony. Dla niego jesteś arcykapłanką, czyli tą kobietą, której tak naprawdę nie zależy na tych dobrach materialnych. Ty na niego nie patrzysz jak na tego, który, nie wiem, jeździ Ferrari i ma dom z basenem, tylko patrzysz naprawdę na jego wnętrze, bo arcykapłanka to jest kobieta zaglądająca za kulisy, ogromnie intuicyjna i połączona bardzo mocno z uniwersum. Co czuje paś kielichów? To już czas jej okazać uczucia. I też mamy energię pazia, czyli to będą impulsy. Ale też nie oczekujcie, dziewczyny, tutaj, że on, nie wiem, tak jak mówiłam wcześniej u poprzedniej króli, że on ci tutaj zasypie cię miłością. Nie, to będą takie impulsy i on się zastanawia, jak to zrobić. No i co czuje z kartą słońca? Jesteś największym szczęściem. Jesteś dokładnie tym, czego on szukał, chciał, ma. I teraz zobaczymy, co zrobi w twoim kierunku. Co zrobi w twoim kierunku ten król denarów. Na co, czego możesz się spodziewać po nim? O, mamy świat. On będzie chciał czegoś nowego, aby wszystko rozpoczęło się na nowo między wami. Mamy, o matko, 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 matko. No, dzięki Bogu. Kochani, będzie chciał, żeby coś na nowo się narodziło. Z kartą umiarkowania, czyli również jak poprzedni królowie, będzie wyrównany. To jest karta uzdrowienia, wyrównania serca i rozumu. Karta, on będzie chciał coś uzdrowić między wami. Będzie chciał się może bardziej też właśnie pokierować sercem. I wiecie, co zrobi? On chyba po to uzdrawianie będzie musiał się wycofać. Siódemką mieczy po prostu zniknie. Jeśli tak się wydarzy w waszej sytuacji, to dajcie mu czas, bo on potrzebuje tej jasności, tego rozeznania z gwiazdą, która jest również kartą uzdrawiającą. On będzie potrzebował tej transformacji, tego uzdrowienia, aby zrozumieć, że ty jesteś jego spełnieniem. Boże, nasze dziewczyny w kolektywie to same gwiazdy normalnie, a te wasze bratnie dusze nagle dostają olśnienia, że dokładnie to jesteś ty, matko, matko, te gwiazdy, to uzdrawianie, świat, same arkana wielkie. Co tu się dzieje w tym naszym kolektywie? No. Także jak ucieknie to dziewczynę, nie zasypujcie go wiadomościami, zostawcie go w spokoju. Niech on sobie się tam uleczy i wróci w energii gwiazdy, czyli ty jesteś spełnieniem moich marzeń. Jak uniwersum widzi jego energię, jeśli chodzi o ciebie? Jak uniwersum widzi jego energię, jeśli chodzi o ciebie? A uniwersum mówi, tu będzie wielki krok do przodu. Z butami siedmiomilowymi on zrobi wielki krok do przodu, oczywiście w twoim kierunku. Co powiedzą anioły miłości odnośnie króla denarów? Zaufanie. Ta sytuacja wymaga od ciebie odrobiny wiary. I dokładnie o tym przed chwilą mówiłam. Jeśli się wycofa, zaufaj, że wróci uzdrowiony. Ok. I jakie przesłanie mają dla ciebie aniołki odnośnie tego pana w zieleni? Tego zielonego pana? Mamy tak. Czyli on powie tak do ciebie. Jaka runa. Jaka runa pieczętuje jego energię. Mamy Algis. Czyli to jest
ochrona. On chroni tą waszą relację, ta relacja jest też chroniona i praktycznie jest taką podporą dla niego. Okej. No to mamy króla denarów obrobionego. Odsuwamy pana na bok i bierzemy się za tego pełnego uczuć, emocji, miłości króla kielichów. Jeśli twój król jest pod znaku wody, to zaglądamy w jego energię. Energia ogólna króla kielichów. Jakiej energii ogólnej jest król kielichów na ten moment? O, wielkiej energii. Oj, ma tej energii chłopocyna. Oj, ma. No dobra, to bierzemy. Uj. Ej, dziewczyny, to jest... Ej, tyle arkan wielkich. W jakiej energii ogólnej jest? As kielichów, as buław. Co chce? On chce szansy na wielką miłość i na życie swoim ogniem. Czyli tutaj jest pan naprawdę mocno ukierunkowany. Ja chcę zmian, ja chcę miłości, ja chcę gorącego w moim życiu. Ja chcę żyć moją pasją, ja chcę żyć moją namiętnością, ja chcę żyć moimi uczuciami. W takiej energii ogólnej jest pan król kielichów. Czyli chcę dwóch szans. Nie jednej, od razu dwie. Taki zachłanny ten król. No dobra. Energia piękna. Zobaczmy teraz, w jakiej energii jest król kielichów, jeśli chodzi o ciebie. Znowu arkana wielkie. Słońce. Rycerz buław. Paś mieczy. I mamy ciebie jako królową monetę. Jesteś jego szczęściem, no, z kartą słońca, rozświetlasz jego drogę, z rycerzem buław, jest pełen ognia, jeśli chodzi o ciebie, z paziem mieczy cię obserwuje, no i dla niego jesteś królową denarów, czyli tą królową, która jest uziemiona, mądra, hojna, kochana, wszystko osiągnęła, zna swoją wartość, jest bardzo mocno połączona z naturą, to jest królowa w zieleni. Takiej energii jest, jeśli chodzi o ciebie. Pięknie. To teraz patrzymy jego myśli na ten moment, jeśli chodzi o ciebie, kochanie. Jego energia, jego myśli, jeśli chodzi o ciebie. Mamy sprawiedliwość i siódemka była matko. I znowu mamy tą arkana wielkie. No cóż mam powiedzieć, no sprawiedliwość, chcę wyrównać energię, chcę sprawiedliwie zadziałać w twoim kierunku i z siódemką buław chcę zawalczyć i zwyciężyć, chcę zawalczyć o ciebie, to są jego myśli, a co czuję do ciebie, jego uczucia, za dużo tych uczuć. Jakie uczucia ma, jeśli chodzi o ciebie? Umiarkowanie, nie mogę, no to umiarkowanie. Słuchajcie, faceci są w procesie uzdrawiania. Umiarkowanie, trójka buław. Dziewiątka monet. I szóstka kielichów, no nie mogę. Kolejna bratnia dusza. Co czuję? Jesteś jego bratnią duszą. Jesteś jego spełnieniem, jackpotem. On ma wizję z tobą. No i oczywiście też chce coś uzdrowić między wami. Właściwie to zacznijmy od początku. Chce, aby nastąpiło uzdrowienie. Serce i rozum na odpowiednim poziomie. Z trójką buław wizję na przyszłość. Nadzieja, wiara, że to się uda. Z dziewiątką monet jesteś jego jackpotem. A z szóstką kielichów. Wspomnienia, nostalgia, bratnia dusza. Ktoś z przeszłości wraca. To są jego uczucia. A co zrobi w twoim kierunku? Co zrobi w twoim kierunku król kielichów? As mieczy.
Czyli będzie chciał rozmowy, szczerej rozmowy, wyzna ci prawdę, wyjdzie z pozycji wisielca, bo nam się odwrócił, czyli jeśli go nie widziałaś, no to wierz mi, że jednak się pojawi, będzie chciał tej rozmowy z tobą. Z ósemką buław będzie dużo komunikacji, gorącej komunikacji. No i z szóstką buław również tu będzie walka, walka o ciebie. Wow! Dziewczyny i chłopaki, to jest niesamowite, jak w każdej z tej energii powtarzają się praktycznie karty. A wiemy, tarot ma 78 kart, mamy umiarkowanie, mamy asy i mamy cały czas, pokazuje się karta połączenia bratnich dusz. Czyli macie naprawdę do czynienia z bratnią duszą. Każda z Was, nieważne na jakiego króla patrzy. Ok, to zobaczmy, jak uniwersum widzi jego energię, jeśli chodzi o Ciebie. Mamy cierpliwość i mamy jego. On był cierpliwy. Podobnie jak ty w tej sytuacji, ale tak jak mówię, ta cierpliwość się opłaci, ponieważ on otworzy się na ciebie i ruszy w twoją stronę. Wow. Co powiedzą aniołki miłości? Warto na to poczekać, czyli ta cierpliwość się opłacała. Boski rytm oddziałuje na twoje życie uczuciowe i mamy kochaj najpierw siebie. Twój szacunek do własnej osoby sprawia, że przyciągasz więcej miłości. I tutaj wiecie co? Ja czuję, że on musiał rzeczywiście popracować nad własną miłością, ale też tu może się rzeczywiście coś zmienić, czy następują zmiany, ponieważ ty zaczęłaś siebie kochać i siebie szanować. I to oczywiście bardziej go do ciebie przyciągnęło, ponieważ on zobaczył, że ty jesteś miłości własnej. Pięknie. Jakie przesłanie mają dla ciebie anioły, jeśli chodzi o króla kielichów? Nie panikuj, kochana. Bądź odważna. Bo w najbliższej przyszłości coś się tutaj wydarzy. I zobaczmy, jaka runa leży na jego energii. I mamy runę łączną. Mamy zrozumienie i mamy rajdo. Czyli mamy Anzus, to jest runa Boga Odyna. Bóg siedzi za sterem. Król kielichów zrozumiał pewne rzeczy i teraz będzie słuchał z kartą rajdo bicia swojego serca, czyli posłucha swojego serca i tu będzie ruch. Wow! Powiem Wam tak, no jestem w wielkim szoku. Może z królem buław tam jeszcze, że ta jakaś tam trzecia osoba jeszcze odgrywa jakąś rolę. No, poza tym mamy bardzo piękne, pozytywne czytania. I kochane moje, kochani moi, ja Wam życzę, żeby tu rzeczywiście nastąpiło rozeznanie, zrozumienie, aby nastąpiło uzdrowienie i niech się zadzieje, jeśli sobie tego życzycie. Czy coś jeszcze mam tutaj zrobić? Coś wziąć? Nie, nie czuję. Nie czuję. Nie. Tyle ode mnie. Albo nie. Wiecie co? Weźmiemy jeszcze. Weźmiemy jeszcze serduszka. I ci, którzy doczekali do końca, będą mieć nagrodę. Bo teraz zobaczymy, jakie przesłania ma każdy z króli dla ciebie. Zaczynamy od króla buław. Co on chce ci powiedzieć? A król buław chce ci powiedzieć, że twoje marzenia się spełnią. Król mieczy. Co chce ci powiedzieć król mieczy? A król mieczy chce ci powiedzieć, że on potrzebuje czasu do namysłu. Zarówno on, jak i ty. I jeszcze król mieczy chce ci powiedzieć, idź za głosem swojego serca. Ponieważ kiedy odejdziesz z tej ziemi, to nic nie możesz ze sobą zabrać, oprócz swojej duszy. I ja odnoszę wrażenie, że król mieczy w tej chwili właśnie zaczyna słuchać głosu swojego serca.
Król denarów. Co chce Ci przekazać król denarów? A król denarów mówi, nawet jeśli jesteśmy od siebie na ten moment odłączeni, nasze dusze są połączone. Miłość pokona czas i przestrzeń. My nie będziemy za sobą tęsknić. O, jakie to romantyczne. No i teraz bierzemy jeszcze króla kielichów. Co chce Ci przekazać król kielichów? Król kielichów wie, że jesteście bliźniaczymi płomieniami i że Wasz ogień rozbłysnął i się mocno pali. Okej. To tyle ode mnie. Czekam na Wasze komentarze. To chyba najdłuższe czytanie, jakie zrobiłam. Więc kochani, czekam na Wasze komentarze. Łapki w górę, nie zapominamy. No i kto jeszcze nie jest członkiem, czyli nie nacisnął na ten dzwoneczek, który jest tutaj, jest właśnie to abonament darmowe, więc nie kupicie żadnego odkurzacza, jeśli przyciśniecie na dzwoneczek, na wszystkie. Także śmiało. No i zbliżamy się małymi kroczkami do naszej rocznicy. Kochani moi, wszystkiego dobrego, do zobaczenia, do usłyszenia. Wasza Agnieszka. Mua.